Szanowni Państwo, kochani moi, ponieważ Łukasz jest dzisiaj na 7 filmach, zostałem sam. Postanowiłem skorzystać z okazji i porobić trochę fotek. Zobaczmy, gdzie fotografowie mogą robić zdjęcia i jakie są możliwości na kamerę. Najbardziej oczywistym miejscem jest czerwony dywan, jednakże tylko najlepsi fotografowie mogą się tutaj dostać po wcześniejszej rejestracji w biurze prasowym. Fotografowie oraz ekipy telewizyjne zajmują wcześniej wyznaczone miejsca na specjalnych podestach wzdłuż czerwonego dywanu. Drabiny może i wyglądają komicznie, ale są za to piekielnie efektywne. Korzystają z nich i początkujący fotografowie, jak i wielkie agencje, takie jak Reuters. Jeżeli biuro prasowe nie przyznało nam miejsca na podeście, a dalej chcemy zrobić relację z czerwonego dywanu, pozostaje nam przyniesienie własnej drabiny i postawienie jej po drugiej stronie drogi. Jesteśmy właśnie za budynkiem, w którym odbywa się Macht to Film. Właśnie na jego dachu znajduje się namiot, w którym odbywają się sesje zdjęciowe z gwiazdami, czyli tak zwane fotokole. Pomimo, że na fotokole zapraszani są tylko wybrani, akredytowani fotografowie, nie powstrzymuje to zapalonych entuzjastów do ustawienia się pod schodami prowadzącymi do namiotu. Jeżeli chcecie pobawić się w paparazzi, waszym celem są hotele. Hotel Martinez, znajdujący się za mną, często gości największe osobistości festiwalu. Jeżeli jednak ani czerwony dywan, ani wejście dla gwiazd, ani żadnych z hoteli nie da żadnego efektu, możecie po prostu przejść się po centrum Cannes i możliwe, że spotkacie bardziej lub mniej znaną osobę aktorską, która zgodzi się na sesję zdjęciową. Tutaj kończymy naszą fotograficzną podróż. Ja lecę robić fotki, a z wami widzę się już niedługo. Salut!